Serwus, ja to będzie Dorożki, bardzo gorący partnerz, ja i Sybilki, to kolejny odcinek na moim kanale, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie więcej odcinków jak ten. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to tym bardziej zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i zapraszam serdecznie do opisu, jeżeli chcecie kupić na przykład sobie plecak, ponieważ niebawem będzie zaczęła szkoła, także pierwszy link w opisie to jest link do sklepu, także wbijajcie koniecznie, są mega fajne plecaczki. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, chciałam was zaprosić na mojego Instagrama milka32a i mam nadzieję, że wszyscy już zostawili łapkę w górę. Jeżeli ktoś nie zostawił tej łapki w górę, oj, tak się nie bawimy, widzowie. Jak ktoś nie zostawił tej łapki, to jest tragedia, ale macie 3 sekundy na to jeszcze. Uwaga, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że teraz wszyscy już zdążyli. Pochwalcie się w komentarzu, czy daliście radę, a w dzisiejszym odcinku jest bardzo ważny odcinek. Dzisiejszy odcinek jest ważny, ogólnie dzisiaj jest po prostu ważny odcinek, dlatego że czytałam komentarze ostatnio, no nie? I pisaliście mi, że ten herobrań jest troszeczkę podejrzany i tym bardziej ma podejrzany głos i on brzmi tak baby troszeczkę jak Eliska. No i stwierdziłam, że no w sumie to jest coś w tym takiego, w sensie jakby podsłuchałam jeszcze raz te odcinki, tak sobie myślę, no ma taki podejrzany dziwny śmiech do niej. No i tak sobie myślę, że dobra, trzeba chyba to sprawdzić, co nie? I przy okazji w ogóle rybki nakarmię, jak już to jestem. No i więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jakoś to przetestujemy, ale tak długo myślałam, w jaki sposób by to zrobić. No i w końcu wpadłam na pomysł, że w sumie przy portalu do Netheru jest zakłócony, słuchajcie, tak troszeczkę jakby, wiecie, dźwięk i tak dalej, więc tam możemy iść i może akurat tam się, słuchajcie, ten modulator głosu cały zniszczy, bo wydaje mi się, że to jest modulator, no bo co by w sumie innego. Także mam nadzieję, że on tam jakoś, wiecie, będzie wariował czy coś takiego i po prostu usłyszymy Elizę, chyba że nie, no to wtedy będzie Herobrine, chyba że ma jakoś, nie wiem, coś innego niż modulator, nie wiem, w sensie modulator, nie wiem, co ona ma jakby. Jeżeli to jest ona, także no, zobaczymy dzisiejszy odcinek i napiszcie w komentarzu, jak myślicie, że to jest Eliska, czy to jest faktycznie Herobrine, bo jestem sobie ciekawa waszej opinii, także napiszcie koniecznie, a my w dzisiejszym odcinku się po prostu tego dowiemy, także słuchajcie, no, trochę się w sumie stresuję, jakby nie wiem, co by było lepsze, czy by, że faktycznie to byłaby Eliza, bo wtedy by w sumie był troszeczkę problem z głową, a propos, no wiecie, dania kosza Herobrine, bo wczoraj dałam mu kosza, także jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, także ten, no wie, co by było po problemie, ale no znowu z drugiej strony, czemu Eliska miałaby to robić? Nie wiem, zaraz się dowiemy. No, może akurat nie. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. W sumie nie wiem nawet, jak byłoby lepiej. W każdym razie już nie będę marnować czasu i po prostu lecę tam. Nie wiem, gdzie on za bardzo może być, więc może pójdziemy najpierw do jego domku, bo to jest chyba w sumie najbardziej prawdopodobne. Także, słuchajcie, idziemy na spokojnie. I co, no w naszej wiosce się nic nie zmieniło. W dalszym ciągu nie ma w ogóle widzów, także nie wiem, co się z nim dzieje. Wypadałoby już ich troszeczkę poszukać, no, ale no ciężko nam to idzie, jak wiemy. No i dużo osób też pisało w komentarzu, że bez sensu, że dałam mu kosza, bo mogłam się, jakby byłabym jego dziewczyną, no to wtedy bym się więcej dowiedziała, no ale to też takie trochę chyba nie w porządku w stosunku do tej osoby. Także no ja nie chcę być w związku w taki sposób, wiecie, o co chodzi. Tam jest miłość, jest zbyt piękna na to, żeby coś takiego robić, także nie ma opcji, ale tak, jest chyba on w domku. Także zarobiliście, także idziemy do niego i trzymajcie kciuki, kochani, zobaczymy, co to będzie, co to jest. Okej. Okay. Hej. Co tam? Co tam? No, u mnie dobrze. Okay, a tam? Wiesz co, u mnie jest całkiem w porządku, jakby... No, nic ciekawego się nie dzieje w sumie. Trzymasz się jakoś po wczoraj? No, jest okej. Codziennie masz jakiś dziwny głos. Czemu? No nie wiem, taki jakiś troszeczkę zmieniony, takie to jest trochę podejrzane. Nie wiem w sumie czemu. No, bo ja nie umiem mówić tym moim normalnym, w sensie byś mnie nie rozumiała. Okej, okay. Chodź może na spacerek jakiś, co ty na to? Okay. Bo jest tu całkiem ładna pogoda, jak zobacz, widzisz, słońce świeci, chmurki ładne, wszystko widzi, nie? Rosja. No, także ten... Gdzie idziemy? Wiesz co, nie wiem, jeszcze na razie możemy się po prostu przejść tamtą stronę gdzieś i potem zobaczymy. Co tam jeszcze powiesz, jakby jakieś, jakieś nowości? Uważaj. Tak, uważaj. Chyba nie. Nie? A widziałeś gdzieś może moją siostrę Lizę? Bo ja sobie szukam od dawna, a jej nigdzie nie ma. Troszkę się zaczęła martwić, to jest młodsza moja siostra, więc wiesz. Chodź tutaj, tędy. Chodź. Chyba nie. Chodź. Rozumiem. Chodź tutaj na dół, bo to jest fajna rzecz na dole, okej? Okay? Chodź tutaj, bo to jest... Co tam jest? No chodź, bo chcę ci coś pokazać. Nie bój się, serio, chodź. Chodź tutaj, bo jakby jest taka sprawa, nie? Okay. O co chodzi? No, co, jeszcze raz, możesz coś jeszcze raz powiedzieć? O co chodzi? O co chodzi? No wiesz co, tu jest portal do Netheru. No okej. Wracając do tematu, widziałeś gdzieś Elizę? Że co? Widziałeś gdzieś Elizę? Nie.
Nie? Myślę, że uciekła do innej wioski, albo w sumie nie wiem, w sensie... Nie mam pojęcia, nie rozmawiałem z nią, ani nie widziałem, więc nie wiem. Eliza, ale ja wiesz, że ja słyszę twój normalny głos, dlatego że portal troszeczkę twój modulator głosu zakłóca. Co jest pięć? Czemu to się stało? Ej, bez kitu, widzowie, mieliście rację. Totalnie mieliście rację, gdyby nie wy. Ale czemu? Po co ona to zrobiła? Jakby nie rozumiem tego. O co biega w ogóle? Co jest pięć? I gdzie są widzowie w takim razie? Jak... Nie no, czekajcie, idziemy do Lizy domku. Może go jakoś przeszukamy szybko mniej więcej i zobaczymy, czy tam coś jest, ale... Okej, okay, Eliza sobie wiesz, to już nie Herobrine, wejdą bez kitu, jakby czemu tak się stało? To jest kajde przykre, jakby... No mi to jeszcze chyba nie dochodzi, bo ja cały czas wierzyłam, że to jest Herobrine, ale ten... Ale dobra, zobaczymy do Elizy, bo to jest dziwne, idziemy tam do niej do domku po prostu. Przeszukać, czy tutaj coś jest. Ja mu mówiłam, znaczy wy mi w sumie mówiliście. Ale akcja. Myślałam, że tutaj coś było. Ale akcja, jestem w szoku totalnym, jakby kto tak robi? Czemu Eliza to zrobiła? Dajcie mi znać w komentarzach, chcecie, o co chodzi, jeżeli macie jakikolwiek pomysł, bo ja jakby tak średnio rozumiem to, co się teraz wydarzyło. Czemu ona to zrobiła? Kurde, tutaj nic nie ma w sumie, może to zostawimy. Tutaj była jakaś skrzynka kiedyś, co nie? Ale tu już nic nie ma. Z drugiej strony? Nie, też nic nie ma. Kurde. Ajajaj, no nie ma tutaj nic Eliza w domku. Myślałam, że tutaj coś może będzie, coś co nas naprowadzi na jakikolwiek ten... Na tej nic, no kurde, czemu ona to zrobiła? Jakby nie rozumiem troszeczkę i mam nadzieję, że wytłumaczy mi to po prostu. Jakby trochę to jest dziwne, żeby się potrzebowała z jakiegoś Herobrine'a. Jakby, no nie wiem o co chodzi, nie wiem. Możecie mi dać w komentarzu znać, co o tym wszystkim myślicie, bo jest to troszeczkę dziwne. I została nakryta jakby na gorącym, przyłapana na gorącym uczynku. Tak bym stwierdziła. No i co, tutaj moje koteczki są. Lecimy do góry, do domku. Więc co, ten Herobrine to jest wszystko bajka? Skąd on ma w ogóle game moda? Zacznijmy od tego, bo to jest tak troszeczkę dziwne, bo ona tam miała game moda i sobie latała i także to jest troszeczkę podejrzane, nie wiem w sumie skąd ona to wszystko miała, ale spoko, co tam, wy koteczki co myślicie o tym wszystkim? Okej, okay, kotki nie komentują tego. Kotki w ogóle nie chcą tego komentować. No ale ja się w sumie dziwię, bo to jest bardzo dziwna sytuacja. I nie wiem, no w sensie doczekam na wasze komentarze po prostu, bo nie wiem za bardzo co tu się odwaliło, w sensie jakby no kurde. Bo jest nic nie ma, gdzie jeszcze za... Oh fuck. Prawie umarłam. Gdzie jeszcze Eliza może mieć cokolwiek tutaj? Chyba nic nie ma już. W sensie ten... Gdzie ona może przesiadywać? Może na jakąś tajną bazę ukrytą? Kto wie? W sumie to było całkiem możliwe, no bo kurde, jakby ja szukam motywu. O, motywu, tak, szukam motywu. Bo jakby nie rozumiem po prostu tego, co ona zrobiła, nie? Po co i w jakim celu? Tutaj cokolwiek jest? Nie ma tutaj nic, żadnej dziury ani nic. Tu są w ogóle Iron Golemy 2, nie wiem o co chodzi. No nie ma tutaj niczego. No dobra, no trudno, słuchajcie, widzowie. Będę powoli kończyć odcinek. Piszcie komentarze w ogóle, co o tym wszystkim sądzicie, bo to jest dziwna akcja. Także no, jeżeli byście po prostu mi dali znać w komentarzu, co o tym myślicie, to byłoby mi znacznie łatwiej. Ja kończę ten odcinek. Dzięki serdeczne za to, że byliście do końca. Widzimy się jutro o godzinie 10:30, więc koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i co, do jutra. Trzymajcie się ciepło. I ten, no napiszcie koniecznie komentarz, co o tym sądzicie. Pamiętajcie łapce, pa, pa.